To się nazywa mieć szczęście. Pasażer lotu ze Sztokholmu do Los Angeles miał problemy z sercem. Okazało się, że tą samą maszyną leciało 56 kardiochirurgów. Pilot Herrick Nielsen w rozmowie z duńską gazetą Extra Bladet opisał najbardziej niesamowite przeżycie w swojej pracy. Był to lot ze Sztokholmu do Los Angeles. Kiedy maszyna SAS była już wysoko w przestworzach w pobliżu bieguna północnego, personel pokładowy zameldował, że jeden z pasażerów ma problemy z sercem. To był najgorszy. Gorszy moment. Od najbliższego lotniska dzieliły nas 4 godziny lotu, wspomina Henryk Nilsson. Początkowo pierwszej pomocy pasażerowi udzielali stewardzi. Wkrótce, widząc zamieszanie, dołączyli do nich pasażerowie. Okazało się bowiem, że na pokładzie było 56 kardiochirurgów ze Sztokholmu i z Oslo, którzy lecieli na kongres w Stanach Zjednoczonych. Lekarze zdołali ustabilizować stan pacjenta, który, jak stwierdzili, doznał zatrzymania akcji serca.